Dzień dobry. Dzień dobry. W Gdańsku gości prezydent Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, a także prezes zarządu Unimetropolii Polskich. Panie prezydencie, czy podpisał pan już apel o jak najszybsze rozpoczęcie procesu zabójcy prezydenta Pawła Adamowicza? Oczywiście, byłem jednym z pierwszych, którzy zadeklarowali poparcie dla tego apelu, jak tylko pani prezydent się Ola Dulkiewicz się z tym zwróciła, dlatego że ta sprawa musi być wyjaśniona, że sprawca musi być ukarany i tutaj widać opieszałość organów ścigania. 2 lata od zabójstwa sprawca został ujęty i nie rozpoczął się proces. To naprawdę jest skandal, to znaczy, że komuś przeszkadza to, co ten zabójca może powiedzieć, bo po prostu, że był to mord polityczny, my wszyscy wiemy, no ale władzy jest to nie na rękę, no bo najprawdopodobniej oczywiście ktoś był może nie bezpośrednim, ale pośrednim inspiratorem tego mordu i to podczas procesu może ujrzeć światło dzienne, a tego rządzący nie chcą. Czy pana zdaniem ten apel ma jedynie zwrócić uwagę opinii publicznej na ten problem, czy może mieć znaczenie realne i rzeczywiście przyspieszyć ten proces? To trudno powiedzieć, dlatego że rządzący nie bardzo słuchają jakby opozycji albo często działają wbrew tej opozycji. To zależy, jak będzie miał szeroki oddźwięk. Jeżeli pod tym apelem podpisałoby się na przykład kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gdańska i całej Polski, wtedy być może tak. Jeżeli będą tylko sami politycy i kojarzeni, no oczywiście ze stroną opozycyjną, to pewnie na prokuratorze generalnym to większego wrażenia nie zrobi, ale raczej chodzi o to, żeby dotrzeć do opinii publicznej, pokazać, że coś nie jest tak z tym śledztwem. Unia Metropolii Polskich stowarzysza 12 największych miast naszego kraju i od ponad roku nosi imię Pawła Adamowicza. Kto był inicjatorem nadania tego imienia? No, muszę tutaj nieskromnie powiedzieć, że ja i to w dniu, kiedy wracałem z pogrzebu. Jadąc samochodem, takiego tweeta, czyli informacje w mediach społecznościowych umieściłem, że zainicjuję tę działalność i po pół roku udało się przegłosować jednogłośnie właśnie tę inicjatywę. Można powiedzieć dlaczego? Dlatego, że no, Paweł mimo młodego wieku był wybitnym samorządowcem. Był ponad 20 lat prezydentem miasta Gdańska, ale też 8 lat prezesem zarządu Unii Metropolii Polskich, czyli jako jedyny, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje, to właściwie tak naprawdę uzasadniać nie trzeba. Oddał też swoje no, młode w sumie życie w stosunku na przykład do mnie, bo generalnie jestem 7 lat od niego starszy, jeśli chodzi o urodzenie, rok urodzenia. No i myśmy to doskonale zrozumieli. Poza tym był też ofiarą hejtu, był ofiarą mowy nienawiści, języka nienawiści. A swoim życiem miał zupełnie inne wartości, prezentował zupełnie co innego. I z jednej strony to nastąpiło takie zderzenie, że człowiek, który był wybitnym humanistą, który właśnie pomagał uchodźcom z Aleppo, który no również, co często było przeciwko niemu kierowane, brał udział w marszach równości, ale nie dlatego, że był jakby zwolennikiem tego ruchu, tylko dlatego, że tam byli ludzie i on po prostu dla nich chciał wyrazić swój szacunek, po prostu dla ludzi. Ale było to źle odbierane i była ta w tym był pana zdaniem zwyczaj rzadki dosyć w Polsce stawania po stronie słabszych? No właśnie, on był takim jednym z prekursorów. Pewnie, czy rzadki? No pewnie nie, no bo sporo ludzi, ale na tak jakby eksponowanych stanowiskach, jak Paweł. Tak, właśnie, w polityce. Właśnie, w polityce to pewnie tak. Na pewno przecierał nowe szlaki, jeżeli chodzi właśnie o takie, również bym powiedział tutaj, wdrażanie idei chrześcijańskich w życie.
Panie prezydencie, żyjemy w czasach zarazy, sytuacja pandemiczna, wszystkim daje się we znaki. Unia Metropolii Polskich też zauważa rozwój sytuacji, oświadczenia, apele, to możemy znaleźć na stronie UMP. Pana zdaniem, jakie są najważniejsze cele, najważniejsze zadania na najbliższe miesiące do zrobienia, wykonania przez członków Unii Metropolii Polskich? Zadanie nie tylko nasze, ale pewnie i też i społeczeństwa, to jest obrona samorządności. Obrona tego, żeby samorządy były rzeczywiście samorządami, żeby mogły same podejmować decyzje o tym, jak będą rozwijały się ich ojczyzny. Ale tego się nie da zrobić, jeżeli na każdym kroku z jednej strony zmniejsza nam się kompetencje. Dzisiaj jest konferencja prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Karnowskiego przeciwko temu, że PiS chce przejąć szpitale powiatowe i to nie wiadomo na jakich zasadach, czyli kolejne obcinanie kompetencji, ale nie da się też tego zrobić bez finansów, a przecież właśnie ostatnie działania, no jeszcze pierwsza transza była podzielona dosyć transparentnie, były jakieś zasady. My jako Białystok otrzymaliśmy 39,5 miliona złotych, ale już druga była dzielona, jak to się mówi, po uważaniu, według uznania, czyli według klucza politycznego i to 4,6 miliarda złotych. Prosimy o zasady, prosimy o punktację, tego zupełnie nie ma, nie były oceniane pomysły, tylko było oceniane, kto je składał. Byli jacyś komisarze, którzy po prostu te pieniądze podzielili. Białystok oczywiście, tak jak i Gdańsk, nic nie dostał, bo my jesteśmy kojarzeni z tą stroną opozycyjną. Tak więc obrona samorządności przed centralistycznymi zakusami rządu. I oczywiście finansów samorządowych, żebyśmy mogli realizować potrzeby naszych mieszkańców. Jest pan doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Ma pan na koncie około 200 publikacji i dużą wiedzę, więc pytanie jest takie, rzadkie połączenie wiedzy samorządowca i ekonomisty. Jak pan widzi obecną sytuację ekonomiczną gmin przede wszystkim? Jak pan widzi perspektywy wyjścia z tego kryzysu, w jaki pandemia nas wepchnęła? Ja powiem na przykładzie Białegostoku. Nazwałem budżet Białegostoku na rok 2021 budżetem przeżycia. Dlaczego? Dlatego, że trzy niekorzystne zjawiska się złożyły na to, że ten budżet będzie mniejszy nominalnie niż budżet roku ubiegłego, a jest to po raz pierwszy, a jestem prezydentem ponad 14 lat. Po pierwsze kończy się perspektywa właśnie Unii Europejskiej, ta finansowa. Po drugie, no właśnie odczuwamy skutki decyzji centralnych, rządowych, parlamentarnych związanych z obniżeniem stawek PIT-u i ze zwolnieniem z PIT-u dla osób do 26 roku życia i nie mamy nic przeciwko temu, żeby to robić. Można jeszcze iść dalej, ale niech oni oddają ze swego, a nie z naszego, a to 50% idzie po prostu ze środków samorządowych i my takiej długofalowej rekompensaty nie otrzymaliśmy. No mówię, w zeszłym roku były te dwie transze, ale jedna była dzielona, tak jak powiedziałem, no dosyć transparentnie, druga już nie i nie ma narzędzia, na przykład na ten rok, nie wiemy znowu jakie są środki, jakieś uznaniowe dzielenie pieniędzy, a chcemy właśnie, żeby to było transparentnie, bo to są po prostu pieniądze publiczne. No i trzeci element, o który pewnie pan najbardziej myślał, to oczywiście COVID i pandemia. I tutaj jest trudno przewidzieć, bo rok temu jeszcze tej pandemii nie było, nie braliśmy jej pod uwagę i mimo wszystko już wtedy oceniałem bardzo krytycznie sytuację finansową samorządów. A tu jeszcze dodatkowo, prawda, żeśmy, no mamy ten element związany właśnie z tym, że wiele branż jest zamrożonych. Szczególnie ucierpią miasta turystyczne. To nie ulega wątpliwości, bo tam, gdzie jest dużo hoteli, tam, gdzie jest rozbudowana gastronomia, no to te podmioty gospodarcze nie mają przychodów, w związku z tym również nie będą płaciły podatków.
Myślę, że no, żeby ta pandemia zakończyła się w pierwszym kwartale, czy w pierwszym miesiącu drugiego kwartału, to jeszcze sobie jakoś poradzimy. Ten powrót do normalności będzie dosyć szybki. A jeżeli będzie trwała przez cały rok, to naprawdę ta sytuacja będzie dramatyczna i najprawdopodobniej bez z jednej strony działań takich legislacyjnych chociażby, bo już nie mówię o pomocy, bo przecież rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma tylko te pieniądze, które weźmie od nas z podatków, no lub, nie daj Boże, ewentualnie dodrukuje. My nie mamy tutaj takich szczegółowych informacji, ale takie słuchy są, że po prostu pieniądze są puste, dodrukowywane, ale pieniądz pusty to jest pieniądz pusty. Wartość pieniądza, która jest dodrukowana, jest wartością papieru, z którego został zrobiony, dlatego że za chwilę właśnie te pieniądze zeżre inflacja. Po prostu mniej kupimy za te 100 zł czy za ten 1000 zł i to po prostu w długiej perspektywie nic nie daje. Oczywiście w krótkiej perspektywie ratuje jakiś tam wizerunek rządu, ale jest to bardzo szkodliwa działalność. Ona nie powinna mieć miejsca. W związku z tym wszystko zależy od tego, ile będzie, jak długo będzie trwała ta pandemia. No wierzymy, że te szczepienia przyspieszą, że ta populacyjna odporność wzrośnie i że od połowy roku wrócimy już na tory normalnej gospodarki, ale ten rok dla samorządów będzie bardzo trudny, bo my pieniądza dodrukować nie możemy. My po prostu mamy tyle w kasie, ile do nas wpłynie i myślę, że ucierpią na tym przede wszystkim inwestycje. Jak najszybszego zakończenia epidemii i wyjścia na prostą. Tego Gdańsk życzy Białystokowi i wzajemnie. I całej Polsce. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.